deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, Rudy i nasz pies, my czterej pancerni. Powrócimy wierni po wiosenny bez. O, Szarik, cicho ty. Szarik. Ej, marda. Ot polski strzelok. Strzał dobry, mięsa mało. Tu to się nigdy nic nie złapie. Cwane wiewióry. Puste jak wymiot. A. Ktoś tu poluje oprócz nas. Człowiek albo zwierz. No, kuleczka, no bierz. Śmiało, mora, śmiało. Szkoda, dobra była suka. Sam zostałeś, Szarik, bez mamy. Każdemu się może trafić. Nikt nie zostaje sam. Szarik u ludzi i ty u ludzi. A ojca znajdziesz.
Wojna się skończy i znajdziesz. Z matryka Kaja Sobaka. Dorosłego psa udaje. Nabój w prawej. Czepił mnie pazurem. Co wy, Jefim Siemionycz? Podczas wojny tygrys przestał bać się ludzi. Idzie na strzał, żeru szuka, byłby znalazł. Ja ci za życie dziękuję. To ja wam. Daj tego malca. Szarik? Wiesz? Wiesz, Szarik? Dzielny pies, dzielny. Będziecie mogli iść? O, trudno. I mięso trzeba by zostawić. Ja tutaj z Szarikiem popilnuję, a ty wyjdź na przesiekę. Zatrzymaj traktor, jak będzie z pniami jechał. Powinien niedługo. Zaczekaj! Weź i schowaj. To dla ciebie. Czekajcie, długo nie potrwa. Stuka i stuka. No traktor, mać go za nogą. Rano muszę drzewo zawieść, a zanim zrobię, będzie południe. Noc długa, zdążysz. Nocna robota, zła robota. A wkładki zapasowe masz? A mam. No to ja zrobię. Potrafisz, kaca? No, poszli, no poszli. Będzie gotowe, zawołam.
No, no. E, a? Jak cię zwą? Kos. Jan Kos. Trudne. A ciebie? Grigori Saakaszwili. Saakaszwili. Fili? Szwili. Też trudne. Echa, co? Ja z Gruzji. Ach, u nas to są góry. O, widzisz tę małą śrubkę? No to tu góry tak jak ta śrubka. A u nas? Jak ten traktor. Wiem. Byłem na Kaukazie, zanim zawędrowałem tutaj. Czego szukasz? Ojca. Pokręć drugi na dół. Mhm. Dobra. Stary mój, tygrysa zabiłeś. Usuryjski strzelok jesteś, kaco. Ja, bracie, patrzę i widzę. Traktor znasz? A? Weź traktor na moje miejsce, robotaj. Nie chcę, a ty co? Do armii idę. Biorę? Ile masz? A 19. A ty? Ja? 17. Myśliwy mówił, że masz 16. Mnie nie dlatego nie biorą. Ja z Polski, z Gdańska. Na traktor nie chcesz? Do wojska nie idziesz? A wiesz, co ja ci powiem? Nasza wojna ciebie nie obchodzi. Łazikujesz. Futerka z wiewiórek zdzierasz z jonotów żabami karmionych, co? Na kombinezony dla lotników. Chytrze. Nasz brat w okopach, a ty na tyłach, co? Chytrze? Aha. A kto się pierwszy z Hitlerem bił? Kto walczył na Westerplatte? Wester? Powtórzyć trudno. Twoja wojna dawno skończona. Was w 2 tygodnie pobili. Ty umiesz się bić? A bo co? No. Stawaj. Wod czort. Chcesz jeszcze? Lecą. Chyba nie nasi. Japońcy na drugim brzegu Usurii. Kaco. Chcesz jeszcze, czy masz dość? Twoja wojna, moja wojna, jedna wojna. Weź traktor, jak do armii pójdę. Rewiata! Kładźcie. A sen po robocie, dobry sen. Resztę zrobię sam, o świcie musisz jechać. A jak spać naprawdę, to tylko u nas w Gruzji. Tam kładziesz się, bracie, ciepło, stawiasz obok dzban wina, drzwi szeroko otwarte, noc wchodzi do domu, gwiazdy wchodzą do domu. Przez drzwi czy przez sen? No co, nie wiesz, jak wchodzą gwiazdy? I przez drzwi, i przez sen. Wsio równo. Daj bumaszki. Noga boli? Idź już, dam sobie radę.
Spasiba. Mogę to zabrać? A ty co, palić chcesz? Nie. Skończyłeś? Tak. Trzeba obudzić Gruzina. A coś tam w gazecie zobaczył? Komunikat, że rząd radziecki zgadza się na formowanie polskiej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. A czytaj na głos. W celu wspólnej walki. Dalej wydarte. Noga zagoi się, nie zatrzymam. Zatrzymać cię przecież nie mogę. Obudzę Gruzina, z nim pojadę do wojenkomatu i wrócę z doktorem, dobra? Doktor sam trafi, a ty weź konia, pojedź na polskie uroczysko. Trafisz? No tak, przy wodospadzie. Rzęsienia mi stamtąd przywieziesz. Korzeń najlepiej wygoi. Znajdziesz pod zrębem przy lewej chacie. A sztucer weź mój. O, i strzelaj tylko do grubego zwierza. Nic się nie bój. Ze mną idziesz. Ja mu powiem. Musicie dać, towarzysz major. Twoja wojna? Moja wojna? Nasza wojna. А работать в колхозе надо. Так мужики ведь остались. Какие? Пошел вон! Не старики. Пошел вон! Чтобы вас тут больше не оглядывал. Адвокат się znalazł. Пьяньки потом наймować, чтобы смаркаши на войне пильновали. Ничего не подпишет та ręka незнайтости.
Cicho, głupi, tu nikogo nie ma. Knero! Rozpnę! Knero! Jara krytyka! Rozpnę! Towarzysz major! Japoński spadochroniarz! No i wtedy major powiedział... Ja wiem. Że możesz być na froncie bez niańki. Ale przepisy nie wiedzą. Lekarz był. Nie, ja o czym innym myślę. Byłeś na polskim uroczysku. Równo 80 lat temu pobudowali się w górach polscy zesłańcy, co przeciw carowi szli. Mieszkali długo. Dopiero ich wnukowie po październikowej rewolucji odeszli do swojego kraju. Ruszysz i ty ich tropem. O. Polski napis na klindze. Żył, walczył. Nawet imię nie zostało.
Jefim Siemionicz. Jak ojca nie znajdę, to do was wrócę. Przecież ja nie mam nikogo. Nie powiadaj na wiatr. Szarik podrośnie, dam ci go. Przyda się przyjaciel na wojnie. I rękawice cieple ze skóry jenota. A jeśli nawet ojca nie znajdziesz, to i tak nie wrócisz. Wśród swoich zostaniesz. Gazeta coś z niej czytał, to niby papier. A jak krzyk dzikich gęsi jesienią i nie ma rady, w swoje strony musisz polecieć. Ty, Sasza? Co z ciebie za człowiek? Zawsze się spóźniasz. Zobaczysz, że kiedy nie zdążysz. Jak już masz zostać, to nie na mojej służbie. Co, przychodzisz nieproszony, pytają cię, nie odpowiadasz, nieładnie. Ja też chcę na front. Rozumiem. Zacznij go razem z tym kundlem. Jołki, pałki. Towarzyszu szeregowy, nie wtrącajcie się, kiedy szef kompanii rozmawia, tak? A kto wczoraj stał na warcie, co? Ja, towarzyszu sierżancie. To jak myślicie, czy ten chłopak wszedł, jak wyście stali na warcie, czy też ze swoim psem sfrunął z obłoków i wszedł przez komin? Na wojnę nie wolno samemu. Wojenkomacie zbadają cię, zważą, zobaczą coś za ptica i dadzą papier. A tak, matka płacze, nie wie, gdzie jesteś. A jak nie mam matki? A ojciec na froncie? Nie wiem, zginął gdzieś 4 lata temu. Wtedy jeszcze wojny nie było. To nie było. Była w Polsce. Ty. Ja do polskiej armii jadę. Już trzeci dzień jadę. A z wami dopiero od wczorajszego wieczora. Dajcie jeść sojusznikowi. Kasza z tych nie, chłopaki. No. Nie. Nie, no, moje Владимир, побольше, пускай покушает. На, друг, держи, кушай.
Ну как каша-то? Вкусно? Сам знаешь. Ну и хорошо. Ну, дома. Собаку тоже покормите. Кто замбитый? Ну что ты, да? Давай, сыграем. Ну, держите, давайте. Только дёрни картишки там. Раз, на даму залез. Раз, два, три, четыре. Ну, кого там придирает? Я же все. Ну, пока что на снег. Я вам то вычистил. To nie to, to tylko RKM. Ręczny karabin maszynowy. A umiałbyś? Nie gniewajcie się, co? Głupio wyszło. I tuz! Zabierzcie. Broń mogę poczyścić. Na warcie z psem postoję. Nikogo nie wpuścimy. Ty, jołki, połki, ty. A co, co on chce? Chce iść na polowanie. To broń na grubego zwierza i polowanie nie dla dzieci. No, dla dorosłych także nie, ale kiedy trzeba, to trzeba. Tu jest zaświadczenie ze spółdzielni. Aha. Ja jestem myśliwy. A to? Tygrys! No вот, хорошо. Nie, nie, nie mogę, synku. Wojsko na rozkazie stoi. Na pierwszej stacji muszę cię wysadzić. Сиди одну минутку. Войски, товарищи! Смотрите, смотрите! Ты, стрелок! Ну, давай, давай. Хоть, Алик, зараз нас тонт выжутся. Смотри, только! Люди! Ураны! Вы с Польски! Я тоже, с Гданьска! Ну! To masz szczęście, z nimi to już bez przesiadki. No. Nazywam się Jeleń, Gustaw Jeleń, a po naszemu Gustlik. Kos, Jan Kos. A pies jak? Szarik. Szary. Nie, Szarik, po rosyjsku kuleczka. Cześć, chłopaki. Cześć. A na froncie miej oczy otwarte, może się jeszcze spotkamy. Zróbcie tam miejsce, chłopcy, mamy jeszcze jednego. Hej! Poran. Dziewczyna. Puść. Czego trzymasz? Z księżyca spadłeś? Nie, z Tadusuri. Nie z księżyca? Nie. A w Polsce skąd? Z Gdańska. Ja z Warszawy. Siadaj. Nazywam się Litka. Ale ty ładna. Jak z obrazka. Zimno. Masz. Trzymaj. No bierz mnie ciepło. Ładne. Będę je nosiła. Będziemy kamratami, no nie? To my są już tak jak doma. Co do czołgów? Jo! Do broni pancernej. Gustaw Jeleń.
imię ojca? Wilhelm. A wy dlaczego do broni pancernej? No... Bo był w czołgach u Niemca. Nie no, siłą wzięli, ale związał swoich feldwebli z pancerem do Ruska. Jakże to? Czterech związałeś? Jak to? Nie wierzycie? Poboro, puśćcie! No! No puśćcie, co robicie? Towarzysz oficerowie! Poboro, my bez szantażu! Puśćcie! Lidia Miśniewska! Ja się już zapisał. Chciałbym z tobą, ale wiem. Pójdę gdzie każą. To takiś kamrat? Szum sobie kurz. Powiedzieli, że będzie brygada imieniem bohaterów Westerplatte. Ty głuchy śpieronie Westerplatte, przeca twój ojciec tam się bił. Przyjęli do radia, im dziewczyny potrzebne. Czekaj, zaraz wrócę. Ile masz lat? 18. Ale tu nie napisane, kiedy się rodził. Ale ja mam 18 lat. A ja mam oczy. Ty kłamiesz? W czołgach służba ciężka. Pójdziecie gdzie indziej. Ale jak... Tak, wiem, tak, tak. Ale zdrów jesteś. Zdrów? A to co takiego? Co ten pies tu robi? Pies. Tu jest wojsko. Tak jest. Brygada pancerna to nie zwierzyniec. Możecie odejść. Nie wszyscy naraz, po kolei. Uch ty, dzwońcu. Nie przyjęliście? Do czołgów nie chcą. Szkoda. A może i lepiej. Co by pies robił w czołgu? Też go danie, ja mu powiem temu piorunu. Nic nie wskurasz, skoro ja prosiłam, a chorąży nie pozwolił. Baczność! Lewo! Kierowca! Podnosimy żagle. Mamy komplet. Tak jest! Baczność! Nie martw się, głupstwo. A ja bym chciał z wami. Bardzo bym chciał. Zaczekaj chwilę. Dzień dobry. Cześć. Wichura! Gdzie? Ledwo dmucha. Ja, wichura. Nazwisko takie. A ty? Kos. Ładny pies. No. Twój? Możesz go pogłaskać. Nie ugryzie? Nie. Rzuć mu, zobaczysz, jak aportuje. Cina. Kolejno, odlicz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć. Prawo, z lewo, do wozu. Pani pozwoli do szoferki. Dziękuję, ja ze wszystkimi.
Pomóżcie tam. Hop. Ja zajedziemy. Czemu nie jedziemy? Co jest? Co się stało? Nowy wóz. Co? Zapali. Od korby. Czekaj, ojcze. Możesz się tak hurblować aż do ust. To trzeba mieć tu. Odczep się! Panie poruczniku, ja bym to naprawił. Dobrze, spróbuj. A jak ruszymy, weźmiecie? Nie ma mowy. Ty, pal to diabli, spróbuj. Ale nas jest dwóch. A kto drugi? Dobrze. Spróbuj. Panie, ale my słyszeli. Dobrze. Dawaj w pierun. O, leci. Szarik, szukaj. To! Kos. Jakżeś to zrobił, diable? Ty królu kazachstański szos, no jazda! Jak żeś to zrobił, że ruszył? No, teraz to my są pancerni. No. Nie bój się, głupi, ale czołgi. Jak czołgi? Ostrożnie, bo złamiesz! Wy z nami, towarzysz, czy jedno, żeście te czołgi przywieźli? Do samego Berlina. Taki rozkaz. Wychodzę ze szpitala, chcę wrócić do jednostki, a tu mi powiadają, wy lejtynant Olgierd Jarosz, sojuszników będziecie uczyć. No. Chyba, że wy sami lepiej ode mnie potraficie. Вот черт! To tak nas witają w polskiej armii? U nas w Gruzji, co to jak przyjeżdżają, to... Grigori! No, Grigori. A nazywam się Grigori Saakaszwili. A ty kto? No jak pies poznał, pamięta, jak mu cukier dawałeś, a mnie nie poznałeś. Janek! No! Towarzysz lejtnant, myśmy się bili. Twardość my się bili, dopóki nie wyszło, że to nasza wojna, jego i moja. Kaco, będę w twojej załodze, chcesz? A chcę! No to ja z wami, co? No to jest nas czterech. Pięciu, Szarik też. Szarik, ale urósł. Ty morda, ty. A dowódcy czołgu o zdanie nie pytacie. Załoga musi być jak palce jednej ręki. No co wy potraficie? Saakaszwili jest kierowcą pierwszej klasy. Grigori. Pokaż im, co potrafisz. Ze szpileczką? Tak. Uważaj.
No chodźcie. Tygrysa zabić, a skóry nie zepsuć, nie? Tak trzeba jeździć. Grigori jeszcze na wojnie nie był. To żółtodziób. A ja też nie wojskowy. Ja... Widzicie? O, tamtą chmurę. Taką białą. Nazywa się Cirrostratus. A mogę wam jeszcze powiedzieć, że za dzień lub dwa przyniesie nam zmianę pogody. Widzicie, jaki ze mnie wojak od chmur? No dobra. No tak, myśmy pokazali, co potrafimy. Ja wróżę z chmur. Grigori bija gwoździawy. Tak, tak. Krewnych w Gruzji nie masz? U nas taki jeden był, to konie na karku nosił. Przydosię wam na ten wasz palec od na ten mój palec od waszej ręki. Kto wie? No a ty co? Młody jesteś. A w czołgu trudne życie. Łatwiej trzy razy w dziesiątkę trafić, niż do mojej załogi. Zgoda. Jak trafię, weźmiecie? Mnie i Szarika, bo jak mamy być jak jedna dłoń, to czterech palców za mało. Wy, Grigori, Gustlik, ja, to Szarik. No dobra, 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 dobra. Zobaczymy. No, maładiec. Trafiłeś w dwie dziesiątki. No i co? Chyba trzy. Gdybyś trzeciej w niebo nie posłał. Ty, maładiec. Oko to masz, ale... Szuka, czego nie zgubił.
Jeszcze ciepły. To ci wierun. Masz rację. Przepraszam. To znaczy dwie przeszły, jedna za drugą. Weźmiecie? Wezmę. Ale z psem. No, z psem. Tylko musisz się jeszcze nauczyć, weź na się tak, śpiewać. Jak to śpiewać? W czołgu potrzebny jest strzelec, radiotelegrafista. Po czołgowemu musisz się nauczyć śpiewać. Ta-ti-ta, ta-ta-ta, ti-ti-ti. Wiesz, co to znaczy? Nie. To jest twoje nazwisko. A ja też mam coś dla obywatela porucznika. Proszę, to jest moje wkupne. Dobry. Będziemy nim wszyscy konserwy otwierać. O nie. Przeczytajcie.